Słaba inauguracja sezonu, ale mamy nadzieję, że w naszej hali troszeczkę inaczej będzie wyglądało spotkanie. Mam nadzieję, że Jelenią Górę potraktujemy troszeczkę mocniej niż potraktowałyśmy gdyński zespół, bo zagrałyśmy kompletnie nie w naszym stylu w obronie, bardzo słabo, indywidualnie i nie bez wiary, ale bez takich przysłowiowych jaj. Także mam nadzieję, że jeleniogórzanki poczują na swojej skórze to, jakie jesteśmy silne i jakim jesteśmy fajnym kolektywem. Także serdecznie wszystkich zapraszam na naszą halę, na rozpoczęcie sezonu. Oczywiście apeluję o zakup karnetów, które są już przygotowane dla naszych fanów. I cóż jeszcze mogę sobie życzyć? Mogłabym prosić Państwa, żeby nasze trybuny były całe zielone i żeby naszych kibiców, tak jak w zeszłym sezonie, było bardzo dużo, żebyśmy czuły wsparcie za plecami, nie tylko bramkarki, ale wszystkich ludzi dookoła. Zespół z Jeleniej Góry w tym sezonie troszeczkę się wzmocnił. Jelena Bader z Zagłębia przyszła do nich, ale za to Lidia Żakowska odeszła, także tutaj akurat na niekorzyść. Nie widziałyśmy zespołu, bo nie grałyśmy ani sparingów z nimi, ani nie byłyśmy na turnieju, w którym one brały udział. Także nie do końca wiemy, czego możemy się spodziewać, ale nie było tam jakiegoś strasznego przetasowania. Także wydaje nam się, że jeżeli będą grały na takim poziomie jak w zeszłym roku, to jak najbardziej wygramy ten mecz. Wprawdzie mamy bardzo, bardzo mały skład, bardzo krótką ławkę. Dzisiaj dołączyła do nas Joanna, nasza koleżanka nowa z Rumunii, także będzie już nas 12 w protokole meczowym. Jesteśmy przygotowane w takim sensie, że żadna z nas nie ma jakichś poważniejszych kontuzji. Po wczorajszym meczu jakieś mikrourazy. Sylwia Matuszczyk ma lekki problem z kolanem.